Zacznijmy może od trendów na najnowszy, najbliższy sezon, sezon 2019-2020. Czy wciąż styl boho to jest ten numer jeden dla panien młodych? Jak najbardziej. Suknie ślubne właśnie w stylu boho cieszą się naprawdę niesłabnącą popularnością już od wielu sezonów, od kilku lat. Nic dziwnego, są one romantyczne, są oryginalne, są trochę nonszalanckie, no i przede wszystkim charakteryzują się też nieco takim mniej oficjalnym stylem, dlatego klientki bardzo często wybierają właśnie takie suknie. No jak one wyglądają, to chyba wszyscy wiemy, ale no, przede wszystkim są to takie luźne fasony, bardzo delikatne tkaniny, dziewczęce dodatki. Nie brakuje również nawiązań do sztuki etnicznej, do kultury hipisowskiej, ale generalnie, tak już powiedziałam, one charakteryzują się takim luźnym i bardzo swobodnym stylu, a więc są pozbawione takiego klasycznego gorsetu, sztywnego, w ogóle są pozbawione wszelkich usztywnień, a więc nie przypominają one ani princesy z mocno zasznurowaną talią, ani opinającej ciało syreny. Na pewno takim doskonałym dopełnieniem stylu boho będzie delikatny bukiet z polnych kwiatów, duży wianek zamiast na przykład okazałego bukietu, czy też niewielka futrzana etola, która jest zarzucona na ramiona. A jeżeli chodzi o fryzury do stylu boho, to na pewno najlepsze będą długie włosy, które układają się na plecach w takie subtelne fale lub też upięte w luźne walkocze. Jeszcze na pewno dominują zawsze, właściwie od lat, dwa takie dodatkowe style i to jest naprawdę niezmienne. Ja to obserwuję już od 25 lat. Chodzi o to, że zawsze bardzo modne są również suknie ślubne typu princesa, które bardzo mocno eksponują talię, mają właśnie rozkloszowany dół, naprawdę bardzo korzystnie sylwetka wygląda w takim stylu, ale również bardzo dużą popularnością cieszą się suknie ślubne w stylu syrena, które zmysłowo opinają sylwetkę, ale tutaj musi być już nienaganna figura do tego. Ale jeżeli chodzi właśnie o takie ogólne trendy i w ogóle tkaniny, materiały, to w tym roku na pewno królują takie zmysłowe przezroczystości. Bardzo często gorset, w ogóle góra sukni ślubnej jest po prostu przezroczysta. Pojawiają się również bardzo głębokie dekolty, zarówno z przodu, jak i z tyłu. One są właśnie w kształcie literki V, także naprawdę wygląda to świetnie, bardzo dobrze figura się prezentuje w takim dekoldzie i naprawdę cieszą się popularnością właśnie takie kształty. A jeżeli chodzi o kolory, no to jak zawsze biel i ekri to są kolory, które są typowe dla sukni ślubnej, ale w tym roku również bardzo dużą taką popularnością cieszą się również suknie w kolorze cieli, w kolorze tofi, ale oczywiście do kolekcji zawsze przemycamy również inne kolory. Przemycamy trochę błękitu, przemycamy troszeczkę brudnego różu, czy też takiego szampańskiego koloru.